Jak uciekłam ze szpitala? Było miło, ale skończyło się no bardzo niemiło i to może zróbmy retrospekcję, opowiem wam wszystko, jak to się zaczęło. Zaczęło się ból, bo te miło nie będę wam opowiadać, chociaż pewnie byście woleli tego posłuchać. Obudziłam się w nocy z ogromną gorączką, a wcześniej łamały mnie już dreszcze w ciągu dnia. Odwołałam program, na który mnie zaproszono. Znaczy, stwierdziliśmy wspólnie, że nie ma sensu, bo wydawało mi się, że łamie mnie grypa lub coś się przeziębiłam. Ogromna gorączka w nocy i łykałam tylko prochy. Dobra, przejdźmy do tego, co się stało. Zawołałam sąsiadkę, bo nie dałam rady zejść na dół, żeby otworzyć. Pogotowie się pytało, czy dam radę. Zadzwoniłam do sąsiadki, oczywiście się zbiegli inni również sąsiedzi, nie wszyscy, ale tam przyszła jeszcze inna sąsiadka z mężem, żeby mnie ratować, dziękuję ślicznie. No i przyjechała pogotowie, szpital, okazało się zapalenie jelit, zapalenie kątnicy, zapalenie przewodów moczowych. Dano kroplówki, oprócz no tego wszystko, co należy, zrobiono, skakano nade mną naprawdę jak nad jajeczkiem, bo rzeczywiście byłam w bardzo kiepskim stanie. Jak tylko się lepiej poczułam, przyjechał kolega w ogóle, któremu ślicznie dziękuję, przywiózł mi jedzonko, bo dwa dni prawie nie jadłam. I lekarze po prostu pomogli mi bardzo, robili wszystkie badania, prześwietlenia, no i stwierdziłam, że ja wychodzę, był na sali taki pan. Później na intensywną terapię zostałam przeniesiona i rzeczywiście tam taki pan sobie śmigał, który był w stanie, chyba tak mi się wydaje, jakimś tam stanie, zaczepił wszystkie panie pielęgniarki, lekarki, no i oczywiście przychodził do mnie. Ja słuchajcie, wstaję i już myślę sobie, boks czy MMA? Jak myślicie, co zrobią? Żartuję, ale było rzeczywiście bardzo poważnie. Uciekłam ze szpitala, wypisałam się na własne żądanie, nie chciałam tego zrobić, ale stwierdziłam, że skoro dostałam antybiotyki w kroplówce i obiecałam, że będę przyjmować je w domu, przyjeżdżał do mnie ktoś, kto mi podawał w kroplóweczkach przeciwzapalne, przeciwbólowe i wszystko, co trzeba, i antybiotyki 5 dziennie, rozumiecie, to było naprawdę bardzo dużo. Był moment, kiedy nie mogłam wstawać, ale po rozmowie z mamą, która mówi do mnie, Monika, słuchaj, a zrobiłaś test na helikobakterie? A ja, zaświeciły mi się oczy, no wiecie, z bólu człowiek nie zawsze myśli logicznie. I poprosiłam chłopaka, który robił mi kroplówki, zrobiliśmy test i rzeczywiście tak się wydarzyło. W szpitalu chyba mi zapomniano to zrobić, nie jestem pewna, ale wiecie, czym się leczy najlepiej. Ja kiedyś sobie wyleczyłam, tylko to trzeba być bardzo konsekwentnym. Olej z czarnuszki wywali wszystko, leczy wszystko, jest cudowny, mówiono na to złoto faraon. I dobra, już nie będę więcej gadać o tych szpitalach, było naprawdę bardzo źle, dwa razy uciekłam od kostuchy, to drugi raz, słuchajcie, byłam w szpitalu, dobra, nie będę opowiadała, troszeczkę się krępuję, 3 tygodnie krwotoku, oczywiście gdzieś tam ten krwotok się kończył, później znowu się zaczynał, dlatego nie poszłam wcześniej do lekarza, w pewnym momencie już stwierdziłam, że czas najwyższy i to już nie jest śmieszne, muszę do lekarza, po prostu cały gabinet. Był lekarz sprzątowy razem z pielęgniarką, zbladł szybko, natychmiast biegiem do szpitala. Chciał wezwać pogotowie, ale szpital był po drugiej stronie ulicy i obiecałam, że pójdę, ale oczywiście co ja zrobiłam, pojechałam do domu, zrobiłam jedzonko, jeszcze po mamę pojechałam, bo mama się wystraszyła, przyjechała mi pomóc się zaopiekować. No i za drugim razem zrobiono mi zabieg w szpitalu, oczywiście pojechałam. Ja już po, jeszcze jestem taka niewyraźna, także mogę gadać głupoty, ale to znaczy, że zabieg odbył się dobrze. Buziaki, idę spać. Jestem już po zabiegu, czuję się, siedzę, czyli czuję się już w miarę dobrze. No i dobrze mam się poprawić, bo 2 tygodnie temu byłam w szpitalu. Opowiem całą historię. Jest ogromny stan zapalny, zapalenie kątnicy, zapalenie jelit i przewodów moczowych. Dostałam 2 antybiotyki 5 razy dziennie. I słuchajcie, to jest niesamowite, bo w momencie, kiedy przestałam brać antybiotyki, zaczęłam brać czarnuszkę. Okazało się, że też sama zrobiłam test, miałam bakterie, helikobakterie, brałam więcej niż łyżkę, taką dużą łyżkę stołową, nawet więcej niż łyżkę stołową, 2 razy dziennie. I słuchajcie, dziś miałam robiony zabieg, a przed zabiegiem miałam robione wszystkie badania, 3 tygodnie krwotoku, z przerwami oczywiście, dlatego wcześniej nie poszłam do lekarza, bo były przerwy, myślałam, że jest już wszystko ok, a za chwileczkę się znowu zaczynało. Zrobiono mi zabieg i przed zabiegiem, słuchajcie, zrobiono wszystkie badania. Miałam genialne wyniki krwi i bardzo czyste mocz.
To jest niesamowite. Powolutku dochodzę do siebie, to już jest jakiś miesiąc po prostu, niech on się kończy szybciej. Uwielbiam maj, jest najpiękniejszą porą roku. Mógłby dla mnie trwać wiecznie, ale niech on się szybciej skończy, chociaż i tak dochodzę do zdrowia. Wam przede wszystkim, moi kochani, dziękuję za to, że jesteście ze mną, że mnie wspieracie, że martwicie się. Nie wszyscy wiedzieliście o tym, bo mi zasięgi, wszystkie sociale chyba mi zasięgi ucinają. A to inna historia, na drugi temat. Lubię dużo mówić, piszcie w komentarzach, czy chcecie usłyszeć, ale wiem, że komentujecie już moją historię i mówicie rzeczywiście, dlaczego 53 tysiące... Dobra, następnym razem 53 tysiące subskrypcji, 50 nazbierałam w ciągu kilku miesięcy od otworzenia kanału i przez 3 lata jest 53 tysiące. Dziwne, prawda? A jakie są wyświetlenia? Dziękuję, że ktoś to zauważa i...